tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy musisz koniecznie spodziewać się skierowania na badania lekarskie i psychotesty, ale jak zabrano Ci prawko przed 2009 rokiem. No i wtedy skierowania nie dostałeś. Ta konkretna sprawa dotyczy żołnierza zawodowego. No, temat jest mi o tyle bliski, że jestem lekarzem wojskowym, byłem lekarzem wojskowym. No i kiedyś nawet z polecenia sądu wojskowego zostałem kuratorem osoby, która była sprawcą wypadku komunikacyjnego i to ze skutkiem śmiertelnym. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacytuję Ci wiadomość od internauty. Dzień dobry Panie Dariuszu, przepraszam, że na Facebooka pytam Pana, ale nie mam się do kogo poradzić. Jestem żołnierzem zawodowym, w roku 2007 otrzymałem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 lat, miałem wtedy, złapano mnie za 1,8 promila, no i w październiku 2013 roku zakaz skończył swój bieg. Po wyroku nie byłem skierowany na żadne badania lekarskie czy psychologiczne, i czy jeżeli teraz zgłoszę się do starostwa, to otrzymam takie skierowanie? Dodam, że kolega z innej jednostki, z innego starostwa był w podobnej sytuacji, no i to, że starostwo skierowało go tylko na egzamin. Dzwoniłem natomiast do mojego starostwa, do Wydziału Komunikacji i pani, z którą rozmawiałem, powiedziała, że jeżeli po zabraniu prawa jazdy nie miałem skierowania na badanie, to otrzymują tylko skierowanie do WORD-u na egzamin. No, z kolei na forach sytuacja jest opisywana inaczej, także proszę Pana o pomoc. No i odpowiadając na to pytanie, musisz wiedzieć, że przed wprowadzeniem ustawy o kierujących pojazdami, no, system tych skierowań nieco raczkował. Jak ja byłem w czasie specjalizacji, gdzieś 2004 rok, no nie za bardzo było wiadomo, kto ma kierować, no niby policja, który komendant. No takich niuansów było wiele, także często gęsto zdarzało się, że policja nie kierowała, no i to tak naprawdę się nic nie, złego nie działo. Nie jestem też pewien, czy żandarmeria wojskowa, pod którą tutaj jurysdykcję tenże internauta podlegał, miała w ogóle takie uprawnienia kierowania kogokolwiek i gdziekolwiek. Także odpowiedź była taka, że miałem wątpliwość, czy w Wydziale Komunikacji będą mieli jakikolwiek ślad z policji czy z żandarmerii nakazujący skierowanie na badania. No cóż robić? Po prostu na spokojnie udałbym się do Wydziału Komunikacji, odebrał profil kandydata na kierowcę, umówiłbym się do swojego WORD-u na egzamin. No, żeby było jasne, po takiej przerwie 6 czy 7-letniej, no, przed pierwszym podejściem wykupiłbym w jakiejś znajomej szkole jazdy tyle godzin jazdy, aby po prostu zdać ten egzamin za pierwszym razem. Powtarzam to z uporem maniaka, egzaminy są egzaminami. Często na drodze jesteś jedynym, oczywiście w trakcie egzaminu, kursantem, czy kierowcą, który jedzie zgodnie z przepisami. Nawyki są nieco inne od, że tak powiem, typowego upewnienia się do różnych innych. Także mogę Ci życzyć tylko powodzenia, wyciągnięcia z wniosków z tej poprzedniej historii. Natomiast jeżeli Ty miałeś podobną sytuację, oczywiście koniecznie skomentuj ten filmik poniżej. No, jak ten filmik rozwiązał Ci jakiś problem, udostępnij go na Facebooku lub na jakimś swoim portalu społecznościowym, Google+, Nasza Klasa, czy jakimś tam swoim branżowym forum. No oczywiście najwięcej dyskusji toczy się na moim blogu badania lekarskie kierowców.pl. No i dołącz już teraz do tej społeczności, być może Twój głos pomoże komuś rozwiązać jakiś inny problem, podobnie jak mój rozwiązał temu internaucie. No, jest mały follow-up, bo w zasadzie już prawie, że nakręciłem ten filmik. No i po pewnym czasie od udzielenia tej porady otrzymałem taką wiadomość. Witam Panie Dariuszu, byłem dziś w moim starostwie i Pani zapytała mnie, czy miałem skierowania na badania z policji, no bo w teczce nic nie miała. Odpowiedziałem, że nie, no w związku z tym stworzyła mi profil kierowcy, dała papiery kierujące do WORD-u celem umówienia do egzaminu. Pozdrawiam. No, takie sprawy mnie najbardziej cieszą, jakiś oddźwięk internauty, kiedy coś byłem w stanie komuś pomóc. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu. Jeszcze raz zapraszam na bloga
Bye bye. Do następnego wideo.